7:09. Twój początek dnia. W poranku 7:09 kolejny gość, pani Monika Mostowska, Fundacja Salwacji. Dzień dobry. Dzień dobry. A my przeniesiemy się z chłodnej Polski myślami, sercem i rozmową do ciepłej, gorącej w zasadzie Tanzanii. Zorknąłem sobie na prognozy pogody dzisiaj właśnie w tym pięknym kraju. No to prawie 30 stopni Celsjusza, zupełnie inna aura niż nad Wisłą. Ale nie o pogodzie będziemy rozmawiać w Tanzanii, tylko o właśnie wysiłkach Fundacji Salwatti poświęconych promocji polskiej kultury w Tanzanii. No właśnie, skąd się polskie ślady, polskie wątki wzięły w tak, nie ma co kryć, dalekim i egzotycznym kraju? Polskie wątki sięgają tam 1942 roku, kiedy to właśnie Polacy, którzy wyrwali się z sowieckiej niewoli po zawarciu układu Sikorski-Majski, zawędrowali z armią Andersa do Indii i potem tam do Tanganiki. Od rządu brytyjskiego dostali wówczas teren właśnie w ówczesnej Tanganice, obecnej Tanzanii, żeby tam zamieszkać po prostu. Więc dotarli tam. Oczywiście tam były prymitywne warunki, dziki burz, szałasy, takie typowe afrykańskie, gdzieś tam splecione z różnych rzeczy, traw, gliny. Ale w tych warunkach mieszkali bardzo krótko, ponieważ byli to ludzie wykształceni, inteligentni. Bardzo szybko stworzyli wspaniałą infrastrukturę. Nasi wolontariusze, którzy 2 lata temu byli architekci, Jakub i Ania, orzekli, że jest to architektura taka typowa, dworkowa, w najlepszym polskim stylu, więc jest to, no można powiedzieć, że zabytek. Co więcej, poza materialnym dziedzictwem, takim jak asfaltowe drogi, szpital, sierociniec funkcjonował, kościół zbudowali oczywiście. To też kwitła kultura. Stworzono teatr, działała orkiestra dęta, działały świetlice z Odalicji Mariańskiej, więc to życie duchowe, kulturalne również kwitło w takich warunkach, z daleka od ojczyzny, no i właśnie zupełnie w innej kulturze, no i w innej aurze. Część oczywiście Polaków i podczas wędrówki do Tanganiki i w pierwszych latach niestety zmarła z powodu chorób tropikalnych, malarii przede wszystkim, bo byli osłabieni, no i te choroby tropikalne nie były jeszcze leczone wówczas w takim stopniu jak teraz. Więc wiele osób straciło życie. Natomiast ci, którzy pozostali, to naprawdę byli bardzo dzielni i stworzyli cywilizację nieprzystającą do tych afrykańskich prymitywnych warunków wówczas. Więc to coś rzeczywiście niesamowitego. No i Klub Polski, stworzyli Klub Polski, ponieważ chcieli mieć takie miejsce, gdzie będą się spotykać, dyskutować także o Polsce, o sprawach aktualnych. Klub Polski, ostatni Polak, który mieszkał w Aruszy właśnie, bo to miasto jest u stóp Kilimandżaro, nieopodal Aruszy. Pan Edward Wójtowicz w 2015 roku zmarł. Przed śmiercią przekazał ten teren diecezji Aruszy. Biskup z kolei dał to w opiekę siostrom pallotynkom, no wiedząc, że wśród sióstr pallotynek są także Polki, którym to dziedzictwo będzie bardzo bliskie. No i Fundacja Salwatti od kilku lat próbuje, bo nie ukrywam, że bardzo trudno jest zdobyć fundusze na ten cel. Po pierwsze, jest to bardzo, bardzo niewiele osób także w Polsce wie o tym epizodzie. O tym, że w ogóle w Tengeru istniał jeden z największych obozów. Nie wiem, czy nie największy właśnie w Afryce obóz polskich wygnańców. I próbujemy ten Klub Polski wyremontować na tyle, żeby można było tam stworzyć infrastrukturę dla turystów, bo jest to uczęszczane miejsce i właśnie idealne o tym, żeby mówić innym, żeby mówić światu o polskiej historii. Jest też cmentarz. No właśnie, bo wejdę w słowo, chciałem zapytać, jak wygląda ta kwestia dzisiaj, bo sporo powiedzieliśmy o historii i myślę sobie głośno, że dla
dla wielu naszych słuchaczy, którzy pierwszy raz słyszą o tego rodzaju opowieści polskiej gdzieś tam w Tanzanii. Myślę, że może pojawić się takie pytanie, na ile to przetrwało, na ile tam jest cały czas wiele Polaków, no i na ile te polskie DNA jest tam zainstalowane na stałe. Nie wiem, na ile polskie DNA jest zainstalowane w takim sensie biologicznym nawet, ale z pewnością jest. Polaków w tej chwili już nie ma. Właśnie w tym pan Edward Wójtowicz był ostatnim, który tam został. Wielu Polaków w latach 50., 60. opuściła obóz i wyjechała, nie chcąc wracać do komunistycznej Polski. W większości wyjechali za granicę, na zachód, do USA, Wielkiej Brytanii, Kanady. Natomiast teraz siostry Pallotynki prowadzą tam działalność duszpasterską w tym budynku Klubu Polskiego. Organizują takie zajęcia, leadership training dla młodzieży, gdzie no właśnie spotykają się, rozmawiają o Ewangelii, kształcą tę młodzież na takich lokalnych liderów ewangelizacyjnych tam. No i właśnie ta młodzież spotykała się w takich warunkach bardzo, bardzo prymitywnych, więc no, chcemy, żeby siostry i ta właśnie zaangażowana młodzież miała fajne miejsce, sympatyczne, gdzie rzeczywiście będą mogli przyjeżdżać. No dużo przyjeżdża turystów Polaków. W tym roku było około 1000 Polaków, odwiedziło cmentarz polskich wygnańców. Przyjeżdżają i wycieczkami zorganizowanymi, i indywidualnie. No i poznają ten kawałek polskiej historii, poznają siostry, poznają lokalną młodzież, więc no chcemy, żeby to rozkwitało i rzeczywiście, żeby no ta polska kultura no właśnie tam docierała do turystów z różnych zakątków świata. Polska historia. No to chciałem zapytać, jakie są plany właśnie i czy są na to wszystko fundusze, bo to brzmi dobrze, ale potem jest taka zwykła pragmatyka dnia, gdzie trzeba za to wszystko zapłacić. No właśnie. Dostaliśmy niewielką dotację z KPRM-u, którą usiłowaliśmy rozporządzić tak, żeby jak najwięcej z tego zrobić. No ale wciąż poszukujemy i prosimy darczyńców indywidualnych i biznesowych, no i też Ministerstwo Kultury prosimy po raz kolejny, żeby też się zaangażowało w to, bo rzeczywiście no, chcemy uświadamiać, że jest to bardzo ważne miejsce dla Polski. Wczoraj właśnie wróciła nasza wolontariuszka Ola z kolei, która spędziła tam 1,5 miesiąca, żeby też pod tym kątem, żeby przygotowywać materiały edukacyjne dla nauczycieli. Ponieważ chcemy rozesłać takie czy przykładowe lekcje, czy zestaw informacji o tym miejscu, o działalności Polaków, polskich uchodźców tam, do szkół, żeby no jednak to jakoś trafiło być może do podręczników historii w większym stopniu. Trzymamy zatem kciuki, odsyłamy na stronę Fundacji Salvatti, tam więcej informacji o całej sprawie, całej inicjatywie i tej wolontaryjnej, i tej opartej o właśnie promocję polskiej kultury. Pani Monika Mostowska opowiadała Państwu. Dziękuję serdecznie, dobrego dnia. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. 7:09. Twój początek dnia.